Zapraszam na szklankę dobrej rozmowy. Ojciec Dolindo opowiedział kiedyś bardzo ciekawy przykład. Skrzypek wszechczasów, Niccolò Paganini, ma koncert. I nagle w czasie tego koncertu jedna po drugiej zaczynają pękać struny jego skrzypiec. Pęknęła struna la, mi, re i została tylko jedna struna sol. I na tej jednej strunie, która się ostała, skrzypek dał tak piękny koncert, wykrzesał z niej tak wspaniałe tony, pokazał kunszt niesamowity, grając na jednej, jedynej strunie, że publiczność wstała oniemiała z wrażenia, rozległa się burza braw, a koncert przeszedł do historii jako jeden z najciekawszych jego koncertów. I mówi ojciec Dolindo, podobnie może być w twoim życiu. Gdy wszystko zacznie pękać i się sypać, zostanie tylko jedna struna, sol, solo Dio, i z tą struną dasz radę. Moi kochani, o tym mówi dzisiejsza Ewangelia. Pan Jezus wcale nie chce, żebyśmy nie kochali naszych rodziców czy dzieci, ale mówi, jeśli ktoś kocha ojca lub matkę, syna lub córkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godzien. To znaczy, miłość Boga powinna być na pierwszym miejscu. A przecież wiemy, że kto kocha Boga prawdziwą miłością, będzie kochał jeszcze bardziej męża, żonę, syna, córkę, mamę, tatę, bo miłość Boga tylko wzmocni tę miłość. Moi kochani, w Gościu Niedzielnym niedawno przeczytałem wstrząsający, ale bardzo ciekawy wywiad, pasjonujący wywiad Chantal Delsol, filozof francuska, liberalna, która wieści, i to ma na to liczne argumenty, agonię naszej cywilizacji chrześcijańskiej. Mówi, że co prawda cywilizacja ta jeszcze sprawnie się broni, jeszcze w tej walce nieraz ma małe zwycięstwa, ale upadek cywilizacji chrześcijańskiej jest według niej w Europie nieuchronny. Można się z nią nie zgadzać i ksiądz profesor Robert Woźniak podobno trochę tonuje ten pesymistyczny wydźwięk jej wypowiedzi. Natomiast moi kochani, rzeczywiście ma rację Chantal Delsol, kiedy mówi, że upadek cywilizacji chrześcijańskiej rozpoczął się wtedy, kiedy rytuały, zwyczaje i prawa stały się ważniejsze dla ludzi wierzących niż żywa relacja z Bogiem. I o to chodzi. Jeśli będzie Jezus na pierwszym miejscu, jeśli będzie, to nie jest przypadek, że Pan Jezus porównuje, czy stawia relację z Bogiem na jednej linii z relacją z rodzicami, z dziećmi, z małżonkami, bo to ma być żywa relacja, taka jak w rodzinie. Jeżeli będzie relacja z Bogiem, nie musimy się bać o przyszłość. Moi drodzy, jestem w St. Gertraud, piękna parafia znajdująca się w diecezji Gurk, która ma swoją stolicę w Klagenfurcie. Kościół parafialny z XVI wieku został w latach 60. XX wieku rozbudowany. Okazuje się, że kościół jest nawą poprzeczną, a nawa główna jest zbudowana w sposób bardzo sprawny, dodana do kościoła. Dlaczego dodano tą nawę główną? Dlaczego kościół, że tak można powiedzieć, poszerzono czy potrojono? Bo w latach 60. nie mieścili się tu parafianie. A dzisiaj na 1000 parafian w największe święta przychodzi łącznie z sobotą wraz z niedzielą w przypływach 80 osób. Moi kochani, co się stało? Kapitalnie diagnozuje współczesną sytuację ludzi wierzących Anna Dębińska w Drodze. Majowe wydanie w Drodze. Ona tam daje takie spostrzeżenie. W jej parafii jest taki murek, na którym siadają rodzice oczekujący na dzieci pierwszokomunijne, które mają swoje spotkania przed pierwszą komunią. Rodzice nie idą wraz z dziećmi na spotkanie, ani też nie idą na mszę świętą. Czekają na powrót dzieci, a ponieważ z okna można słyszeć rozmowy tych rodziców, ona mówi, że są świadkowie, że na przykład ci rodzice mówią tak, dziecko wraca ze mszy świętej, mama pyta, i co, wrzuciłeś tym złodziejom na ofiarę? Albo rodzice rozmawiają o przygotowaniach do pierwszej komunii świętej, są oburzeni, że do tego się trzeba przygotowywać, po co to wszystko, to nie ma sensu.
a jednak dzieci posyłają do pierwszej komunii, bo jest taki zwyczaj, bo wszyscy, bo tak wypada. Nie ma relacji z Bogiem, jest tylko zwyczaj, martwy zwyczaj. I moi kochani, Jezus w dzisiejszej Ewangelii stawia sprawę na ostrzu noża. Nie chodzi mu o to, żeby nie kochać rodziców, czy małżonków, czy dzieci. Mówi, jeśli ktoś nie kocha mnie prawdziwą miłością, nie jest w mnie godzien, to nie ma sensu. Dajcie sobie z tym spokój, jeśli nie ma w was prawdziwej relacji do mnie. Rozpoczęliśmy od wspaniałego ojca Ruotolo do Lindo i na nim chcę skończyć. Moi kochani, wiadomo, że w czasie tej kluczowej adoracji Najświętszego Sakramentu, od której właśnie wzięły się słowa, to wezwanie Jezu, Ty się tym zajmij. Ojciec Dolindo nagle usłyszał od Pana Jezusa, że Jezus sam wystarczy. I usłyszał takie słowa, jeśli w Twoim życiu jest coraz gorzej, jeśli sprawy zamiast się układać, coraz bardziej stają się problematyczne, jeśli nie potrafisz sobie z tym poradzić, to zamknij oczy i powiedz, Jezu, Ty się tym zajmij. Otrzymujesz niewiele łask, bo zamartwiasz się. I ojciec Dolindo mówi, zamartwianie się, niepokój, ciągłe obliczanie konsekwencji zdarzeń, w których uczestniczysz, są sprzeczne z oddaniem się mnie i zawierzeniem. I mówi kapitalne zdanie, zresztą to też widać tam w miejscu jego pochówku, w bocznej nawie kościoła, znajduje się grób ojca Dolindo. Jak ktoś siedzi w ławce, może zobaczyć osoby, które podchodzą do czarnej płyty grobowej i trzy razy pukają w tą płytę. Dźwięk się odbija od ścian kościoła, to echo jest tam ciągłe, w tym kościele prawdopodobnie nie ma w ogóle spokoju, bo ciągle słychać te pukania. Podobno od tych zapukań płyta grobu się chwieje. Ojciec Dolindo powiedział przed swoją śmiercią, kiedy umrę, przyjdź do mojego grobu i zapukaj trzy razy, a ja ci za każdym razem odpowiem zza grobu, ufaj Bogu. I moi kochani, to jest klucz. Myślę, że nie trzeba już dalszych komentarzy. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Moi drodzy, jesteśmy w Alpach, w górach, w diecezji Gurk, niedaleko Klagenfurtu. Jestem tutaj między innymi z księdzem Piotrem, reżyserem naszych spotkań i pomysłodawcą, który ma dzisiaj imieniny. W imieniu całej społeczności Szklanki Dobrej Rozmowy życzę księdzu Piotrowi Bożego błogosławieństwa, bo w tym znajduje się wszystko. Jeśli chodzi o dopowiedzenia, to ze względu na wakacje prosimy, żeby sięgać do poprzednich odcinków, można sobie odświeżyć, czy jeżeli się nie oglądało, jeszcze sobie poglądać, ponieważ w czasie wakacji jest przerwa, w związku z tym, że ksiądz Piotr musi być razem z księdzem Mateuszem, nie chcą tego robić online, dlatego będzie teraz przerwa w nowych odcinkach, natomiast wiadomo, że oprowadzają nas po encyklice Laudato Si, a my tutaj na żywo uczestniczymy w tym, o czym pisze papież Franciszek Laudato Si, bo podziwiamy niesamowite rzeczy, piękno stworzonego świata tu w Alpach, wysoko, bliżej nieba, ale jednocześnie twardo na ziemi. Widzimy, jak piękny jest świat, który Pan Bóg dla nas stworzył, jaka wielka byłaby szkoda, gdyby ten świat niszczyć poprzez to, właśnie przed czym przestrzega papież Franciszek w swojej encyklice. I wam również życzymy dobrych, błogosławionych wakacji.